Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj będziemy piec chleb, więc może tak zupełnie szybko nie będzie, ale pracy będzie mało, więc chleb będzie naprawdę szybki w przygotowaniu. Może tylko troszkę dłużej trzeba będzie na niego poczekać, no bo wiadomo, pieczenie i musi troszkę odstać w blasze, żeby wyszedł lepszy. No dobrze, to ja już może nie przedłużam. Zapowiem szybciutko, że będzie to chleb z samych tylko ziaren, bez drożdży, bez zakwasu, banalnie prosty do zrobienia, no i bardzo wartościowy, więc myślę, że jeśli lubicie tego typu przepisy, to już więcej mówić nie muszę, tylko serdecznie zapraszam, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Dobra, miska, bo gdzieś muszę te wszystkie składniki połączyć. Będzie to chleb z samych tylko ziaren, bez mąki, więc zaczynamy. Do miski wsypuję 160 g płatków owsianych, ja biorę górskie, 60-70 g orzechów i ja je najpierw posiekam, nie dodaję w całości. Mam tu mieszankę migdałów i orzechów laskowych i troszkę orzechów włoskich i tak z grubsza je kroję, nie na taką orzechową mączkę, więc nie korzystam z blendera, tylko nożem po prostu rozdrabniam na takie kawałki, jakie chcę mieć w chlebie. Coś takiego dokładam do płatków. Teraz 150 g ziaren słonecznika, to jest szklanka 250 ml, taka podczub. 3 łyżki nasion chia, 4 łyżki nasion siemienia lnianego, czyli mniej więcej 50 g powiedzmy, bo takie czubate te łyżki. 1 łyżeczka soli, biorę kamienną, może być też morska czy himalajska. I składniki suche, te wszystkie ziarna mieszam teraz ze sobą, starannie rozprowadzając wszystkie dodatki równomiernie między sobą. I do tych pięknie prezentujących się ziaren dodaję teraz 1 łyżkę syropu daktylowego. Jeśli nie macie, można podmienić na 1 łyżkę miodu, czy na przykład 1 łyżkę syropu klonowego. Myślę, że syrop z agawy też się sprawdzi. U mnie dzisiaj daktylowy. Szczypta imbiru od razu, żeby zrównoważyć tę słodycz. I 3 łyżki roztopionego oleju kokosowego. Mój jest taki dość płynny, więc go nie roztapiam. Czasami, jeśli nie mam oleju kokosowego, to podmieniam na roztopione, takie rozpuszczone, nie gorące, tylko takie rozpuszczone masło klarowane i też daję wtedy 3 łyżki. I na koniec 350 ml wody przefiltrowanej lub mineralnej lub przegotowanej, ostudzonej. I wszystkie składniki starannie mieszam. I najpierw tak pomieszam w środku, łącząc syrop z olejem i wodą, tak żeby dobrze połączyć te składniki mokre, a następnie już zamaszyście mieszam, łącząc te mokre składniki z ziarnami. Mieszam i oceniam konsystencję ciasta. Jeśli jest za gęsta i trudno ją mieszać, to dolewam troszkę wody, może łyżkę, może dwie, tak na oko. A jeśli za rzadka, to dosypuję płatki owsiane lub otręby. Ja widzę, że troszkę za dużo wody tutaj mam, albo za mało jakichś składników wsypałam, więc dosypię 3 łyżki otrębów owsianych, mieszam i kiedy widzę, że w cieście nie ma już w ogóle wilgoci tej wody takiej na dnie, to jest masa gotowa do przekładania do keksówki. Zobaczcie, na dnie nie ma wody. Odstawiam na chwilę na bok i teraz biorę małą keksówkę. Moja ma wymiar 20 cm na 11 cm i natłuszczam ją masłem klarowanym bądź innym tłuszczem, którym zazwyczaj smarujemy blachy. Dobra? Dno wysypuję otrębami owsianymi i przekładam masę. Ja pokażę raz jeszcze, tu nie ma ani trochę wody, ani trochę wilgoci, to wszystko ładnie się już połączyło z ziarnami. I chia oraz inne ziarna będą jeszcze pęcznieć, wchłoną tę wodę, więc spokojnie, to jeszcze bardziej tę wodę wchłonie, będzie dobrze. Przekładam masę do keksówki, starannie ubijam, tak dociskam do dna, wyrównuję z wierzchu. I tak przygotowany bochenek przykrywam teraz bardzo szczelnie folią spożywczą lub po prostu wstawiam do woreczka. Ja sięgam po folię, bo chcę, żeby to było owinięte bardzo szczelnie. Przykrywam, dociskam i tak przygotowaną keksówkę zostawiam teraz na 2-3 godziny w temperaturze pokojowej. Spokojnie można zostawić ją na noc, więc 12 godzin też spokojnie ten chlebek może stać w temperaturze pokojowej. Maksymalnie 24 godziny sprawdzałam takiego stania pod przykryciem, dłużej nie, więc o dłuższym czasie nie powiem. Więc 2-3 godziny do maksymalnie 24 godziny chleb teraz musi sobie odpocząć. U mnie po 3 godzinach wygląda tak. Pachnie cudownie. Rozgrzewam teraz piekarnik do 180 stopni Celsjusza, zdejmuję tę folię i wkładam chleb do pieczenia. Piekę na drugiej półce od dołu przez mniej więcej 20 minut, tak żeby to się ładnie zapiekło, a następnie wyjmuję formę z piekarnika, delikatnie wyjmuję ten bochenek z foremki, przekładam na blachę, najlepiej na jakimś papierze do pieczenia czy macie silikonowej. I piekę przez kolejne 30 minut, łącznie zatem 50 minut, te ostatnie 30 minut już bez blachy, tak żeby chleb ładnie opiekł się z wierzchu.
Dobra, i po 5 minutach zorientowałam się, że ułożyłam bochenek źle, górą do dołu, dołem do góry, więc delikatnie przewracam go na drugą stronę, tak żeby piekł się w tej właściwej pozycji. W przypadku mojej keksówki jest to dość ważne, bo wtedy siły rozkładają się inaczej i gdybym piekła dnem do góry, to chleb po prostu by tak jakby no, pękał, rozsuwał się delikatnie, a tak ładnie siły idą do dołu i on piecze się w ładnej, zwartej formie. I po tym czasie jest gotowy, wyjmuję go z piekarnika. Kiedy tak popukam go od spodu, wydaje głuchy odgłos, taki jak przy dobrze upieczonym chlebie i to jest w porządku. Absolutnie teraz tego jeszcze nie kroję, tylko układam na raszce do całkowitego przestygnięcia i powinien stygnąć naprawdę długo, najlepiej spokojnie przez całą noc, wtedy podczas krojenia nie będzie się tak kruszył. No i u mnie rano następnego dnia wygląda to tak, bochenek piękny, zwarty, no i kroję ostrym nożem na takie kromki, na jakie mam ochotę. Można posmarować masłem, zjeść na sucho, podać do sałatki, do zup, posmarować ulubionymi pastami, będzie smakował ten chleb także na słodko, z miodem, z dżemem, z twarogiem itd. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Jeśli go jeszcze nie znacie, to gorąco zachęcam do wypróbowania, bo chlebek jest przepyszny i jak sami widzieliście, banalnie prosty do zrobienia, a przy tym także bardzo wartościowy, no i spokojnie można się nim najeść. Jeśli zechcecie go odtworzyć, to przepis znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie.tv. Bezpośredni link w informacjach pod filmem. Serdecznie zapraszam, wystarczy tylko kliknąć. No a ja dziękuję za uwagę i na koniec przypominam o subskrybowaniu kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków i inspiracji oraz o kliknięciu tego dzwoneczka podczas subskrypcji. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków. Dziękuję, smacznego i przepysznych chlebków Wam życzę.